W poniedziałek Łukasz Wierzbicki, pisarz i podróżnik, zachęcał uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego w Pyzdrach do czytania książek. Czynił to, opowiadając ciekawe historie o niedźwiedziu Wojtku z armii Andersa, rowerowych podróżach do Afryki Kazimierza Nowaka, czy wyprawach Benedykta Polaka do Mongolii. To jest akcja i ja osobiście traktuję czytanie i popularyzację książki jako czegoś, co wypełnia nam życie, jako coś nieustającego, coś, co powinno nam towarzyszyć na co dzień. Akcje są bardzo dobre, bo akcje dają pretekst do tego, by oswoić może z książką tych, którzy na co dzień tutaj do biblioteki nie zaglądają. Spotkanie z literatem zorganizowała Biblioteka Publiczna w Pyzdrach. Biblioteka nasza włącza się corocznie w taką akcję Tydzień Biblioteki, ponieważ udowadnia, że nasza biblioteka jest atrakcyjna i przyjazna dla wszystkich grup wiekowych, niezależnie od gustów i zainteresowań. Hasłem Tygodnia Biblioteki pokazujemy też, jak zmienia się biblioteka w społecznej infrastrukturze. Pokazujemy też, jakie ma znaczenie, jak jest ważna. Następne dni są przeznaczone dla najmłodszych. Będą uczestniczyć w grach i zabawach, a zaproszeni goście przeczytają im bajki.